Przy sporcie jeszcze się zatrzymamy. Polska Liga Futbolu Amerykańskiego z bliska. Piknik rodzinny, gry i zabawy, a także spotkania z zawodnikami. To największe atrakcje dla odwiedzających dziś stadion na Bemowie. Właśnie na Bemowie jest Katarzyna Pawlina. Kasiu, witamy Cię. Dzień dziecka nadal trwa przez cały weekend. Powiedz, czy organizatorzy pamiętali o najmłodszych i co dla nich przygotowali? Oj, pamiętali, to jest chyba mało powiedziane. Tutaj organizatorzy spodziewają się 100 tych najmłodszych kibiców i tych atrakcji z pewnością nie zabraknie. O szczegółach opowie Państwa i mój gość, pan Marek Włodarczyk z Warsaw Eagles. Panie Marku, będą dmuchane zamki, ale to tylko początek tych atrakcji dla najmłodszych. Tak, dmuchane zamki, dmuchana taka skakalnia dla dzieci, możliwość nauczenia się rzucania piłką, konkursy z nagrodami w przerwie meczów, występy też grupy czy liderek. I tu mamy grupę, która będzie prawie 50-osobowa, czyli od najstarszych do najmłodszych w przerwie meczu. Wiadomo, też zdjęcia z zawodnikami na koniec meczu też jest na pewno atrakcja, z zawodnikami w sprzęcie czy z zawodnikami z zagranicy. Plus food trucki i inne dodatkowe atrakcje. Ale przede wszystkim wszyscy przyjdą tutaj na mecz. Dzisiaj gracie z Husarią. Tak, jest to zakończenie sezonu. Pierwszy mecz z Husarią wygraliśmy minimalnie, później już zaczęliśmy się bardziej zgrywać i z meczu na mecz graliśmy coraz lepiej. Teraz walczymy o perfekcyjny bilans, czyli tak jakby możemy być niepokonani w sezonie zasadniczym i przygotowujemy się też do fazy play-off, już to jest ta końcówka walki o Mistrzostwo Polski. Oczywiście w trakcie tego dzisiejszego spotkania wiele będzie takich nawiązań, o czym już żeśmy mówili z Dniem Dziecka, ale obserwując Wasze rozgrywki, ja w ogóle mam takie wrażenie, że choć grają futbol amerykański z reguły tak potężni mężczyźni jak pan, to jednak te rozgrywki mają taki niesamowicie familijny i radosny klimat. No tak, na pewno. Znaczy, nie tylko tacy duzi zawodnicy, jak ja, grają. Na każdą pozycję potrzebujemy jakby zawodników o innych predyspozycjach. To jest bardzo rodzinny event, też tak pokazuje też, jak się rozwija nasza sekcja juniorska, gdzie coraz młodszych zawodników się pojawia w drużynie i interesuje się tym sportem. Dziękuję ślicznie. Ja tylko przypomnę, że już o 12 będzie można tutaj wejść na teren stadionu, a o 13 właśnie ten mecz. Katarzyna Pawlina, bardzo dziękujemy. Trwa